Twilight Forest. Dokładnie tak jak widzicie, trochę tego lapisu se tu zrobiłem, farmy. No, bardzo fajnie to idzie. I teraz czas na zrobienie sobie farmy diamentów. Dokładnie tak poświęciłem 8 bloków diamentów. Wszystkie diamenty jakie miałem byłyby zrobić te nasiona. I powiem wam, jest to naprawdę niesamowity sposób na pozyskanie diamentów. By the way, wiem dlaczego wtedy co zwiedzaliśmy te krainy w 28 odcinku, co zwiedzaliśmy światy krainy, dlaczego nam ta kraina żelaza nie zadziała? Dlatego, że nie mieliśmy odpowiedniej zapalniczki. Jak się nazywa zapalniczka po angielsku? Zapomniałem. Lighter, no tak. Co? O, właśnie. O, no i widzicie. No i bloki netherytu. No i to będzie coś bardzo ciężko zdobyć. Chociaż nie wiem, bo w sumie mamy bloki netherytu. Chwila. Zed. Netherite też jest. No więc jak widzicie, bardzo łatwo można sobie ten, no i już te 8 bloków diamentów odzyskałem tak naprawdę, więc super. No jest to OP bardzo, bardzo, bardzo OP, no ale wiecie, na tym poziomie gry to już takie wiecie, już nikomu się za bardzo nie chce bawić wchodzenie i szukanie po jaskini, tylko po prostu stać się na to, robisz to, no i dzięki temu masz cały czas ten przychód, więc to jest naprawdę warte, bo to jest sobie legalne, bo to jest moda. No i patrzcie ile mamy diamentów, no i to jest zajebiste, dobra. Posieję sobie tu te diamenty. Lapis też. I lecimy do Twilightu. Ulepszyłem sobie też plecak, więc super. Ponaprawiałem sobie rzeczy i jest świetnie. Dobra, tu sobie posiejemy trochę lapisu. No i dobra, i w kolejnym albo pojutrze będzie odcinek z iścia po prostu w te światy. I no, tu sobie to dajmy. No i mamy naprawdę sporo tych diamentów takim sposobem, więc naprawdę niesamowicie super. Świetnie, bo to jest naprawdę OP. To jest bardzo OP i bardzo fajne. Tak czy siak, dodałem moda na jednego potężnego, to jest złe użycie słowa, to jest najpotężniejszy boss w Minecraft. No w sensie Minecraft, ale nie tym Minecraft, ale już tym Minecraft, bo będzie to boss z Minecraft Story Mode, jakim jest Storm. Dokładnie tak. Więc jeśli będę chciał kończyć serię, no to już wiecie co się możecie, czego się możecie spodziewać na koniec serii walki z tym monstrem. Dużo tych logów, ale na pewno więcej będzie tu. No, coraz więcej. Bardzo fajnie, bo drewno mi się zawsze przydaje, drewno jest OP. No i fajnie, dobra. No, tam mamy Ether. No i tak, Twilight. Jeszcze chciałem sobie jedną rzecz zrobić. To Blank Magic Map. I chwila, map. To chyba tak nie będzie, chwila. Musimy tu dojść do Twilightu. Minąłem Twilight. Tu jest Twilight i w Twilightie jest taka mapa bossów, co by nam się bardzo przydało. To jest to, Blank Maze Map, tak. Horror Map. Jakoś nie zależy mi na tym, ale dobra, więc mamy to. I
trzeba oczywiście się dobrze przydziać, więc wiecie. A, bo to jest medal zwycięstwa. Myślałem, że to jest co innego. Pomyliło mi się, chciałem to. Nie, to też nie jest to. Nie wiem, chyba już zużyłem tu wszystkie te. Dobra. Nieważne. A, jeszcze tego nie naprawiłem. No i ta tarcza już jest mną. No dobra, to może być tą perełkę. Tę perełkę bardzo, 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 bardzo chcę sobie wziąć. No, tyle, co chciałem powiedzieć. Lecimy do Twilightu! Kolejne bossy. O, tu już to zapełniłem. Odlicza i właśnie. Tylko zobaczę sobie, na co dziś idziemy. Dziś będzie Hydra, moi drodzy widzowie. Hydrant. No i super, świetnie. Mamy wszystkie bossy na tym wypisane. No. Czyli w tę stronę, ale my wiemy, że dziś w tę stronę będzie Hydra. Dokładnie na tym biomie. Z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że tak. No bo to jest taki... Tak, tak, tak. Tak, płomienny biom. Oj. No i tam już jest miejsce spawnu Hydry. Się wystraszyłem. Na szczęście mam swój łuk zawsze przy sobie już. Chwila. Do walki się trzeba przygotować. Dobra. Jesteśmy, widzowie, gotowi. Tam się zaraz powinna pojawić Hydra. I zaczniemy z nią boss fighta. Jest Hydra. Jo. Dobra, screen na miniaturkę. O, no dobra, już chcesz się bawić? Trzeba ją po głowach napierdzielać. A nie rozumiem, nawet nie trafiła. O, dobra. Za szybko to powiedziałem. Dobra. Zacząłem być zbyt pewny siebie i już zaczęła mnie napierdzielać. Oj, oj. Halo. Zaraz będzie połowa HP. Dobra. Mam niewystarczalny łuk, ale miecz w sumie też. Oj, oj. To jest bardzo potężny atak. Bardzo mi się nie podoba. Jest 3D. Co jest?
Czuję się jak taki Thor albo Kapitan Ameryka, rzucając tym trójzębem. A miał być odcinek z szukania trójzębów, póki nie miałem trójzębów, ale odpadł. Tak, odcinek zbudowania akwarium. No parę odcinków się wyklucza przez to, że szybciej zdobywamy rzeczy różne albo zmieniamy zdanie, więc wiecie, to tak, no. Fuck. Ech. Co ty szczekasz? O, odbiłem! Warto odbijać tej strzały, bo to też jej dużo zadaje. I to bardzo dużo. Płoń! Ach, kurczę pieczone, no. Ciężko, ciężko, ale już pada. Pyk! Jest! Piew głowy, no i tłów. Cy! Tak jest! Dobra, czas naprawić sobie łuk z expa. Co ty tak dziejesz? Milutko byłoby to pozyskać. Pyk. Fireblood, Hydra Chop i Hydra Trophy. Mamy to. Pięknie. Proszę państwa, Hydra pokonana. No wiadomo, fajnie jakbyśmy mieli trzy głowy, żeby pokonać trzy Hydry, no ale wiadomo. Trudna jest. Jak patrzę teraz, co kolejny boss będzie, naprawdę bardzo trudny i już wam o nim wspominałem. Jest to... A się domyślcie, co będę wam mówił, spoilerował. Wow, halo. Już właśnie wystraszyłem. Daj mi to. Dobra, halo, stop, przestań się palić. Dobra, więc widzimy się w kolejnym filmie. Tak, dokładnie. Nasze postępy z Twilightu idą wybornie, że to tak powiem. Co to jest? Pokonaj pająka w labiryncie. To czekajcie. To jest krótki film. To jeszcze to możemy zrobić. Dobra, to zrobimy to. To jest labirynt, czy to naga? Naga. To nie. To do nagi jeszcze nie chcemy. Jakie jeszcze w sumie? Przyjął. Nieraz pokonałem. Pajączki. A, to jest wyjście. A, bo to jest jakiś inny pająk. Dobra. Mamy popiół w ogóle, też to jest coś nowego. Jakieś inne achievementy? Okej. Nie wiem co to. Okej. Wszystko to będę robił. O! Kiedy jest pusty, no... Teoretycznie teraz jest trochę pusty. Nie wiem, czy zaliczy, ale... Nie zaliczy. No dobra, szkoda.
Okej. Nieźle. Nieźle. Dobra, więc dzięki za oglądanie. O nie! Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa. Au.